Leszek i Halina Krzemińscy mieszkają w Zbytowej. Ich ogród jest dziełem sztuki i galerią w jednym. Ona tkaczka, on snycerz. Niepowtarzalny, artystyczny tandem. Każdy ma swoją jakąś wizję na temat danego projektu, ale mąż rzeźbi, a jeżeli na przykład wyrzeźbi, jeżeli chodzi konkretnie o anioły i przekazuje tego anioła wyrzeźbionego mnie, więc ja tą polichromię wykonuję tak, jak ja ją widzę. Tak jak w danym momencie mam wizję i kolorystyczną i mówię, i to, co chciałabym oddać w tym aniele, żeby był piękny, zmysłowy, żeby podobał się. W momencie, kiedy ja jej oddaję swojego anioła, to jest mój anioł. Jak ona go pomaluje, to już jest jej. Jesienią, zimą, jak mam, te wieczory są dłuższe, tkam po prostu te swoje kilimy. Sprawia mi to wtedy bardzo wiele radości. Ja się cieszę, jeżeli coś nowego tworzę. Równocześnie uważam, że pomimo mojego już starszego wieku, mam za mało czasu, bo chciałabym zmienić technikę. Chciałabym połączyć technikę gobelinów z kilimem. Mam już projekty przygotowane, ale nie mam czasu. Jestem tak po prostu zajęta, że nie mam czasu. Pit Carving przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych. Polega to na tym, że pracuje się piłą mechaniczną ze specjalnymi łańcuchami i prowadnicą. Zawody w pit carvingu trwają 1 godzinę i w czasie tej 1 godziny trzeba wykonać rzeźbę od 0 do 100%, która nadaje się do wstawienia do salonu, ogrodu czy jako jakaś rzecz użytkowa. Świat idzie z postępem, wie pani, to jest na takich samych zasadach jak na przykład orka. No przecież dzisiaj by trochę to głupio wyglądało za koniem i z lemieszem jakimś, czy z bronami. Mało tego, w tej chwili już taki nasz Ursus głupio wygląda w polu z 3 skibami, już musi być półobrotowy. I tak samo jest z rzeźbieniem, no ja nie rozumiem, dlaczego zastępując, bez dłuta się nie da zrobić rzeźby. To ustalmy. To musi być dłuto. Natomiast 90% można sobie ułatwić. Takie czasy przyszły, że się wszystkim spieszy i rzeźbiarzom też.